Dobry wieczór. Ponieważ dostałam taki głos, że ktoś chciałby zobaczyć Book Haul w moim wydaniu, a ja szczerze mówiąc jestem trochę sceptyczna co do tej formy akurat aktywności na YouTubie, ponieważ jeżeli prezentuję nowości, których jeszcze nie przeczytałam, to nie bardzo wiem, o co o nich powiedzieć. Mogę powiedzieć ewentualnie, dlaczego chciałam je przeczytać, ale tak to co mogę powiedzieć, o czym będą na podstawie ich okładki. Spróbujmy, spróbujmy. Na początek, to znaczy książek mam sporo. Książek mam sporo, na pewno będę miała co robić. Także jedną już przeczytałam. Właśnie o tej pierwszej przeczytanej. Poldark, Jeremiah Poldark. Trzeci tom serii, którą pokochałam w tym roku. Poznałam i pokochałam w tym roku. Kornwalia, końcówka XVIII wieku. Burzliwe losy ziemianina, któremu wiatr zawsze w oczy. I ja jestem zakochana w tej serii. Cieszę się, że przeczytałam tak szybko tę książkę, bo już BBC emituje kolejny, nie, drugi sezon dopiero serialu. W związku z tym będę bardzo ciekawa. Mam już uzbierane 3 odcinki, także chyba dzisiaj się wezmę za oglądanie. Druga książka to Płyń z tonącymi. Na okładce mamy drzewo. Więc może to jest aluzja do powiedzenia, co ma wisieć, nie utonie, skoro płyń z tonącymi. Ma być saga skandynawska. Skandynawowie umieją pisać przepiękne sagi, więc szczerze mówiąc bardzo wiele sobie po tej książce obiecuję. Też muszę się za nią jak najszybciej zabrać, bo troszkę termin mnie będzie gonił. Już kilka razy mi tak drżała ręka w księgarni na nią, ale się pohamowałam. Dobra. Następna to Fortuna i namiętności Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk. Zemsta, to jest drugi tom. Pierwszy tom leży przy łóżku. Nie wiem już ile. Kupiłam go gdzieś, nawet nie wiem kiedy. W każdym razie długo już leży. Ponieważ mam drugi tom, więc za pierwszy zabiorę się równie szybko. Nie wiem kiedy. Następna książka, która przyszła w tym tygodniu. Henninga Mankella, szwedzkie kalosze. Kalosze, tak. Mamy niebieską ławkę wśród trawy. Więc może to jest przestroga, że Szwedzi chodzą w kaloszach po rosie. Co jest bardzo mądre. Każda kobieta wie, że rosa naprawdę wpływa na suchoty. Następna książka, która przyszła. Idealna. Tutaj zasłonięte jest tą obwolutą oko. Podobno świetny kryminał. Nie, serio. Po okładce nic nie powiem, bo to jest po prostu oko i kawałek twarzy. Nie popękanej, nie pomarszczonej, ale tak jakby z drzewami. Podobno kryminał jest świetny. Bernatka mi mówiła, że jest fantastyczny. Dlatego się na niego skusiłam. Następnie mamy Kosem, Matka Sułtanów. Swego czasu cała Polska była owładnięta wspaniałym stuleciem. Wszyscy to oglądali. Moja przyjaciółka na przykład umawiała się tylko wtedy, kiedy nie leciało wspaniałe stulecie. Jak leciało, to nie było opcji na spotkanie. I spotkanie mogło trwać tyle, żeby ona zdążyła dojść na kolejny odcinek. Ja przyznaję się, że faktycznie oglądałam kilka odcinków. Później nie miałam czasu, ale ostrzę sobie zęby na książki z tej serii, bo moim zdaniem tematyka jest całkiem ciekawa. Jeszcze jakaś książka tu powinna leżeć. Aha. Oczywiście Gaz. Kontynuacja Promyczka. Książki, co do której miałam trochę ambiwalentne uczucia, dlatego że jest napisana tak, żeby po prostu nas wzruszyć nas do łez. Bohaterka główna jest tak idealna, że chyba wszystkie kobiety ją znienawidzą. Ale jak już zaczęłam, to oczywiście muszę dokończyć. Więc mam nadzieję, że też się popłaczę. Oby. Księga Wiesz. Tutaj jest zasługa Oli. Ola mnie bardzo na nią namawiała, więc ją mam. Okładka, tak jak poprzednia, mówi wszystko i nic. Ale jest klimatyczna. To znaczy przykuwa oko. Ja ją w księgarni kilka razy widziałam i wpadła mi w oko. I teraz już mam. Terror.
Nie wiem, skąd ta książka się u mnie wzięła. Przyniósł ją listonosz, ale nie wiem, skąd ona się u mnie wzięła. Tym bardziej, że jest to dramat. Tematyka jest ciekawa, ale to jest dramat. W sensie coś a la sztuka teatralna. Ja czegoś takiego bardzo nie lubię. Ale jak już mam, to przeczytam. I mam nadzieję, że nie będę żałowała. Następnie jest coś, na co bardzo czekałam. Belgravia. Napisał to autor, który stworzył Downton Abbey, jeden z moich ukochanych seriali kostiumowych. Okładka jest bardzo ładna, marginesy robią w ogóle śliczne okładki i ta też jest bardzo fajna. Kocham Downton Abbey i mimo, że tutaj mam chyba epokę regencji, o ile mi się nie myli, nic, to i tak jestem zainteresowana, bo człowiek, który stworzył tak klimatyczny, fantastyczny serial, nie mógł zrobić czegoś złego. Następnie jest nowość, nowiutka, piękny bez konserwantów. Książka mnie zainteresowała, bo ja zawsze się w sumie zastanawiałam, jak oglądałam zdjęcia mamusi, babci, ciotek. Kobiety 40 lat temu były po prostu naturalnie piękne. Naprawdę na tych zdjęciach wyglądały czadersko. Ja przy nich wyglądam jak po prostu rozsypujący się, ekshumowany Matuzalem. I muszę zobaczyć, jak to robiły. Może się czegoś nauczę, że przestanę wyglądać jak po prostu ciotka, klotka, emerytka. Następnie taka sentymentalna powieść. Biografia Wandy Chotomskiej. Ja jestem z tego pokolenia, które w podręczniku miało milion opowiadań Wandy Chotomskiej. Lubiłam je. Z tego co pamiętam, je lubiłam. W związku z tym chcę się o babeczce więcej dowiedzieć. A marginesy wydają świetną biografię. I ostatnia książka. Imperium Miłości. Tutaj zasłoniłam paluchem, jest Hagia Sofia. Chyba. Także będzie turecki klimat. Ja lubię takie książki, więc wszystko, co dostałam w tym tygodniu, jest tym, co lubię. I powinniście mi życzyć tylko masy czasu na czytanie. Jak widzicie, bookhole w moim wykonaniu są tak po prostu denne, że chyba ich nie będzie. Jeżeli będą jakieś filmiki, to raczej nie będzie bookholi. Ja uciekam czytać, albo pójdę, bo w telewizji leci właśnie Poirot 5 świnek. To jest jeden z moich ulubionych odcinków, więc o tym, żeby nagrać coś o książce jakiejś, myślę, ale na razie myślę. Trzymajcie się serdecznie, dziękuję i do zobaczenia niebawem. Pa, pa, hej!